Climent G-Drive jest najlepszym symulatorem jazdy i niszczenia samochodów i każda aktualizacja wnosi dużo nowości. Ale czego możemy się spodziewać po przyszłych aktualizacjach? W tym filmie spróbuję na to odpowiedzieć, korzystając z wycieków znalezionych na forum Climent G. I ponieważ są to wycieki, to nie są te informacje pewne na 100%. Na forum Climent G jest wątek, który ma wiele tysięcy stron, na którym gracze dyskutują, co może zostać dodane w przyszłych aktualizacjach. Na tym forum zostały znalezione te wycieki. Najpierw użytkownik Rapid Knight opublikował dwa zdjęcia z filmu o Climent G Tech. Na pierwszym widać menu główne Climent G Tech, o którym robiłem niedawno film, i widać tam nową zakładkę o nazwie UI Play Modes Multiplayer, co może wskazywać, że oficjalny tryb wieloosobowy jest w produkcji. Ale może to też oznaczać, że będzie to tylko lokalny multiplayer dla osób na tej samej sieci Wi-Fi. Na stronie Climent G pisze, że tryb wieloosobowy nie był w planach, ale może kiedyś go dodadzą. Niedługo później film został usunięty i zmieniony na inny, w którym nie ma tych nowych map, ani przycisku multiplayer, co aby potwierdza nasze spekulacje. Potem jeden z programistów Climent G odniósł się do sprawy i napisał, że zmienili film i że przepraszają za wszelkie nieporozumienia. W następnym poście pisze, że z silnikiem renderowania gry jest coś nie tak, co może oznaczać, że może dodadzą lepszą grafikę albo nawet ray tracing. Ale później napisał, że błędy są nieuniknione w pierwszych fazach tworzenia nowych aktualizacji, więc ray tracingu raczej nie dostaniemy. Na razie. W dodatku użytkownik Skyfall opublikował zdjęcia trzech ikon, które znalazł w plikach gry. Nadają się one do trybu multiplayer. Możliwe, że po prostu są to ikony, które były w jakiejś paczce ikon, które BeamNG ściągnęli, ale nie jest to pewne. Więc tryb multiplayer raczej zostanie dodany. Ale kiedy? Tak. Na następnym zdjęciu widać różne nowe mapy. Nie możemy być pewni, które z nich zostaną dodane, ale możemy się domyślać. Najpierw mamy mapę Big Island, co najpewniej będzie nową wersją mapy Small Island, której nie ma na zdjęciu, więc bardzo możliwe, że Small Island zostanie usunięte. Dalej widzimy mapę Circuit of the Americas, która jest torem wyścigowym. Użytkownik Captain Zol pisze, że ta mapa może być portem, czyli kopią mapy z gry Assetto Corsa i że będzie używana do testów. Ale użytkownik CarCrasher283 pisze, że te dwie mapy wyglądają inaczej, więc może będzie to osobna mapa dla graczy. Następna mapa nazywa się Cliff, co mi się kojarzy z Small Island, więc może ma to jakiś związek z tą właśnie mapą. Dalej widzimy mapę Flowgraph Racer, co najpewniej jest narzędziem deweloperów. Flowgraph to system BeamNG, nad którym pracują twórcy, który jest używany do tworzenia własnych treści w grze bez potrzeby programowania. A wiecie, na czym jeszcze pracują twórcy? Nad mapą Test Level Ground Models. Zdjęcie jest dość niewyraźne, ale myślę, że jest to mapa, na której twórcy testują modele map oraz oświetlenie PBR i może w przyszłości nawet ray tracing. Ta mapa raczej nie zostanie dodana do publicznej wersji BeamNG. I ostatnia mapa, Vehicle Dealership, na której najpewniej będziemy kupować nowe samochody w trybie kariery. Niestety nie widać, jakie tam są auta. Te informacje są naprawdę świetne, ale wiecie, co też będzie świetnie? Jakbyście zasubskrybowali mój kanał i zostawili łapkę w górę. Więc podsumowując, bardzo możliwe, że dostaniemy tryb wieloosobowy. Możliwe także, że otrzymamy aktualizację wyścigów, która wniesie nowe tory wyścigowe. Mapy Small Island oraz Cliff się zmienią i auta w trybie kariery będą mogły zostać kupione w salonie samochodowym. Ale te informacje to tylko przecieki, więc nie są na 100% pewne. Twórcy nie lubią ujawniać długoterminowych planów dotyczących BeamNG, ponieważ wtedy gracze nie będą zwracać uwagi na to, co będzie w 0.29. I pomysł na ten film dostałem od youtubera TaxSwiftNoise. Polecam, żebyście obejrzeli jego film. Będzie w opisie link do niego. Żeby dowiedzieć się, co to jest BeamNG Tech, to kliknijcie na ten film, który teraz wam się pokazuje na ekranie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję za oglądanie. Cześć!